komórkowy jest sprzętem, który w dzisiejszych czasach jest obecny niemal w każdym gospodarstwie domowym. Z udogodnień, jakie niesie za sobą komunikacja mobilna i szybki dostęp do internetu, korzystają osoby w każdym wieku. Niestety, wiedzą to oszuści, którzy wymyślają coraz to nowsze sposoby na wyłudzanie pieniędzy od nieświadomych Polaków. Dzwoni do ciebie nieznany numer? Uważaj. Telefon komórkowy najczęściej jest wykorzystywany do komunikacji z bliskimi. Każdy posiadacz ma w swojej bazie co najmniej kilkanaście numerów do osób, z którymi rozmawia najczęściej. Często zdarza się jednak, że wraz z sygnałem dzwonka, na wyświetlaczu pojawia się ciąg liczb, którego nie znamy. W takich przypadkach trzeba mieć się na baczności. Takie połączenie może zwiastować niebezpieczeństwo. To nie jedyny sposób, z jakiego ostatnio korzystają oszuści. W ostatnich miesiącach znacznie nasiliła się liczba oszustw przez telefon. Wielu Polaków skarży się, że regularnie odbiera połączenie od numerów, których nie ma zapisanych w swojej bazie kontaktów. Zmorą każdego posiadacza smartfonu są oczywiście marketingowcy, którzy proponują najróżniejsze usługi, od umowy na szybszy internet czy lepszy model telefonu, po kołdry, garnki i jednorazowe maszynki do golenia. Wśród nich nie brakuje oszustów, którzy znaleźli prosty sposób na dodatkowy zarobek. Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał specjalne ostrzeżenie w tej sprawie. Warto zapoznać się z jego treścią. Klaudia Kieliszczyk, przedstawicielka Biura Komunikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w rozmowie z dziennikiem Fakt, udzieliła kilku przydatnych rad dla użytkowników smartfonów. Koniecznie przekaż te informacje osobom starszym, gdyż to one najczęściej padają ofiarą przestępców, nieświadomie podając im swoje dane osobowe. Najlepszym sposobem, według specjalistki, jest po prostu nieodbieranie połączeń od nieznanych numerów. Jeśli do rozmowy jednak dojdzie, należy bardzo uważać na słowa, które wypowiadamy.